Zatrzymajcie ten film i na szybko obliczcie, ile to jest 27 dodać 1, a potem, jeżeli dacie jeszcze radę, to policzcie też, ile to jest 27 dodać 10. Pomyślmy teraz o tym wspólnie. To dodawanie da się policzyć bardzo szybko. Jeżeli dodajemy 1, to wynikiem będzie następna liczba całkowita, następna po 27 to 28 o 1 większa. Ale powód, dla którego ten przykład rozwiązujemy, jest taki, że chcę, żebyśmy się zastanowili nad wartością cyfr na poszczególnych pozycjach. W liczbie 27 mamy dwójkę na pozycji dziesiątek, to jest pozycja dziesiątek, i mamy siódemkę na pozycji jedności, czyli można wyobrazić sobie liczbę 27 jako dwie dziesiątki, i tutaj mamy dwie grupy kwadratów po 10 w każdej, i 7 jedności, i tutaj mamy 7 jedności. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 1, to dorzucamy jeszcze jedną jedność. Jaki w takim razie będzie wynik, ciągle będą dwie dziesiątki, a ile będzie jedności? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jedności. Czyli razem 28. To was pewnie nie zaskakuje za bardzo, ale warto prześledzić takie ćwiczenie, żeby zastanowić się nad wartościami nad poszczególnych pozycjach. Potem będzie to bardzo przydatne, kiedy będziecie bardziej zagłębiać się w matematykę. Zróbmy teraz to samo tutaj. 27 dodać 10. Powiedzieliśmy, że 27 to dwie dziesiątki i 7 jedności, a w dziesiątce jedynka nie znajduje się na pozycji jedności, nie reprezentuje jedynki, jak tutaj. Ta jedynka znajduje się na pozycji dziesiątek, czyli mamy jedną dziesiątkę. A tu mamy 0 jedności, czyli liczba 10 to po prostu grupa złożona z 10 kwadratów. No to ile otrzymamy, jeżeli złożymy te dwie rzeczy razem? Mamy 1, 2, 3, 3 dziesiątki, trójka na miejscu dziesiątek i bez zmian mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedności, siódemka na miejscu jedności. Zauważcie, że kiedy tutaj dodawaliśmy 1, zwiększyliśmy o 1 wartość na pozycji jedności. Tutaj kiedy dodawaliśmy 10, co dosłownie oznacza jedną dziesiątkę, nie zwiększyliśmy o 1 wartości na pozycji jedności, tylko na pozycji dziesiątek. Jedynka jedynce nierówna. Każda z tych jedynek oznacza co innego.